twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf, a do policji czuję skręt. Pif, paf, a w twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf. Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Freedoman, a to jest 25 odcinek serii Zagrajmy w Nos Tale. Come on. Wchodzimy do CP40. Oczywiście zapomniałem założyć kartę, ale to nic, ponieważ nie odliczy nam na razie paska kamienia, więc możemy się spokojnie przemienić do naszego maga, który ma już 18 profesję. Fajnie. Musimy sobie bić 20, żeby wiecie, mieć tego lasta, który oczywiście wam pokażę. No. Właśnie także muszę sobie kupić, kurde, nie tamtej mapy. Muszę sobie kupić także jakąś różdżkę. Tak, to jest naprawdę potrzebne, ponieważ mam różdżkę na 36, na 34, ale wiekową plus 3, także nadrabiała na pewne straty, lecz to nie jest to samo, co wiecie. Fajne jest to. Beautiful. Trochę muszę sobie poekspić. To jest chyba tam na dole, mi się zdaje, że tam trzeba będzie wrócić. Ale dobra. No co, no to także trzeba kupić na 40. Z tego co widziałem, to coś tam są, jakieś fajne różdżki, ale strasznie drogie. Pewnie już kupili je. Nie stać mnie, bo niestety na nie, więc ich nie kupiłem. Chociaż gdyby mi stać, bym sobie kupił taką legendarną. Oczywiście legendarne są drogie, a wiecie co ja bym najbardziej lubię, nie? Unikalność minus 2 jest dla mnie najlepsza. Z tego co już wam mówię, paręnaście tysięcy odcinek. No, dobra. Okej. Okay. Sobie weźmiemy teraz to, wrócimy, mam nadzieję, że będzie otwarty. Kurde, coś tu jest nie tak. To chyba tam trzeba będzie iść właśnie, ale powoli chyba kumam. Musimy najpierw wszystkie te tecze 3 i będziemy mógł zejść na dół. Chyba. Nie widzę innego rozwiązania, naprawdę. Mhm, tak mi się zdaje jest. No, dobra. Robimy to CP ładnie. Nie jest za trudne. Zauważyłem właśnie, że jak wbijam level, to... No, super, zablokowali mnie. Wbiłem sobie wróżkę, 26. Profesja. Good idea. Dobra. Chętnie oparcie, co teraz zrobię, nie? To jest fajne, obszarówki są fajne. Szybko zabierają przeciwników, którzy cię otaczają. Ojojoj. Strasznie, nie lubię takiego czegoś. To jest... Nie mogę ani raz umrzeć, to jest po prostu coś. I zlikwiduj wszystkich wrogów, no. Kredki do tego, też chcesz? Jakieś tutaj przeciągnąć te. No. Jezu. Pomóż mi. Ja nie pomagaj. Jezus, level. 9. Bijasz. Dobra. Tutaj nas turbują. Ojejo. A my tu się tu dajemy obijać? Nie damy się obijać w życiu. Wspomniałem sobie używać błogosławieństwa ognia, który daje... Jest super! Daje większe obrażenie od ognia, co nam się przydaje, ponieważ mamy ataki od ognia. O czym mówiłem już dosyć dawno. O wróżka. To jest jakby wróżka taka lepsza. Dodatkowo pozbieram sobie te mandragory, ponieważ mandragory są dosyć opłacalne. A jednym moim zarobkiem właśnie jest taki. Mam na razie 77k. Miałem chyba, jak przed zaczęciem filmiku, miałem chyba z 200. Jak spiłem na kretach i chodziłem na BB. A miałem właśnie z 200k chyba, bo... No, miałem 200k, bo dałem kumplowi tam, co miałem jeszcze kasę. To oddanie za tą całą czapkę. Ale czapkę teraz to, co miałem, ten cały ten za moim nim narugbowała. Temu
A czy nie zamieniłem, tylko tak jakby ten... z dopłatą. Oczywiście na mój korzyść. No dobra. Oj, zapieczętowany klucz. To tylko tu mieliśmy przyjść, mi się zdaje. O ja, a myśmy tam możli. No trudno, przynajmniej będziemy mieli perfekta z odblokowanych tych. Może nie z perfekta pokonanych stworów, ale z pokonanych pokoi. Dobra. Właśnie. Dużo osób pisało mi, a czy parę osób pisało mi, co to są te paski. Znaczy się tam. Problemy z tymi paskami były ogólnie. Jak zauważyliście, pasek żółty, który tutaj był, tutaj na górze. Jego już nie ma, ponieważ expiłem dzisiaj jeszcze przed nagrywaniem, expiłem do nagrywania oczywiście i on mi się już zmarnował, jego, tego paska jest 10 tysięcy czy tam ileś i on się szybko marnuje, dlatego zawsze potrzebny jest dodatkowy pasek, który się nazywa oczywiście dodatkowe SPX ogólnie, jak się nazywa, sama nazwa, przecież dodatkowe SP, dodatkowe punkty SP. No i co? No i tutaj mamy, ile ja mam tych punktów? 33, czyli 3 razy więcej, trzy paski i tam jeszcze trochę. Oczywiście to możemy uzupełniać poprzez takie eliksiry SP, jak to się nazywa? Eliksiry jakieś takie, nie pamiętam jak to się nazywa. Eliksir coś tam, odnowy, nie. Średni eliksir dodatkowego SP, jakoś tak, no mak. Przynajmniej to się mi trafiło dobrze. No i tak możemy sobie to uzupełniać. To oczywiście w Noc Bazarze jest to takie rzeczy są. Nie są za drogie. No dobra. I teraz tam. No i dobrze, że pozbierałem na 4. Na 4 przejścia. Tak? No, bo teraz bym musiał zbierać. No i całkiem dobrze nawet. Tak liczyłem, że do tego jest. Do tego CP jakby też to 4 zmarnuję, ale. Ale zdłużyłem 3, bo tyle było wymagane. Nie, że tyle, jakoś przyszedłem, wiecie, hakiem, nie? No. Aha, no i jak to, właśnie, jak to żółte się skończy, to pobiera z tego filutowego. A jak to filutowe się skończy, to nie niszczy nam się SP, tylko po prostu wyłączy i musimy czekać na następny dzień, żeby to żółte się załadowało. Bo to żółte ładuje się codziennie. Żeby nam nie przeszkadzali, co będziemy wydobywali, czy co tu będziemy robili, żeby nam nie przeszkadzali. Dobra. O, fajnie, exp, no i co? No, no chyba nie żartujecie sobie ze mnie. 41 CP? No weźcie, nie gadajcie takich głupot nawet. Ja mam teraz exp, nie? No weźcie, przestańcie. Wiecie co, ja wam powiem? Zabiorę was sobie gdzieś, pochodzimy sobie. Bo ten odcinek był stanowczo za krótki. Stanowczo za krótki i... Trzeba troszeczkę nakręcić tego odcinka. Także ja was zabieram do Nozwail. Oczywiście a pójdę piechotą. Albo sobie umrę tutaj. I pójdę do Nozwail. Ale najpierw wam trochę powiem o tym. Powiedzmy sobie trochę i powiem wam. Dokończę o tym pasku, co chciałem powiedzieć. No właśnie. Mówiłem o tym, że się ładuje. Codziennie ten fioletowy pasek się ładuje tamtymi SP ładowarką. O, ładowarka SP to się nazywa. Najlepiej sobie kupić średnią ładowarkę SP, bo ona kosztuje, nie wiem, 40-70 tys, jakoś tak w okolicach tego, nie pamiętam. I właśnie to ładuje tam dosyć dużo tego ładuje. I tak sobie załadujemy tego z tak, nie wiem, gdzieś dotąd. Nawet to już nam starczy. No. Ja osobiście na innej postaci mam gdzieś dotąd. Także naprawdę to jest już stanowczo spoko i SP wam się nie włączy. Jeżeli jesteście takimi, wiecie, graczami, że gracie ciągle z SP tak dzień, noc, znaczy nie noc, no, albo dobra, noc i dzień, to przyda wam się taki pasek dotąd, nie? Bo taki pasek to wam się raz, dwa zjedzie i będziecie musieli sobie dodatkowo kupować. I ten pasek także się doładowuje w trakcie, gdzie chyba idziemy na łamacz lodu. Czyli PvP z innymi przeciwnikami, czy z innymi graczami. Oraz chyba z BB? Nie, w BB nie. Jeszcze się ładuje. Chyba z jakichś tych CP, niektórych jakoś tak nie pamiętam. Nie chcę wam teraz skomać. Dobra. No to ja się teraz kieruję do Nozwail. I pójdziemy sobie teraz do sklepu, coś posprzedajemy.
No, widzimy się w Nozvale. Dobra, już jestem sobie, zrobiłem ognisko małe i zamierzam sobie kupować materiały, czyli tak, do pizzy stworzenia. No tak, potrzebuję syropu. Ile mam tego w ogóle tutaj? Czyli 5 syropu. Gdzie jest syrop? 5 kupimy. No i sobie stworzymy, bo tu do niczego innego nie potrzeba syropu, nie? Dobra, to sobie wytworzymy tutaj pizzę. Ciekawe, ile tej pizzy dostajemy. A ciasto produktu, dobra. Jedzenie, PS400. No aha, czyli to dodaje, nie? O, dobra, no dobra, to spoko. Żeby wyprodukować sobie jeszcze, o, kanapka z serem. 10 przyprawy, a ile tego mam? Aha, to też starczy na jedno. Gdzieś są 10 przyprawa, to jest przyprawa, dobra, 10 tego czegoś, czyli 7500. Ile tego się wyprodukuje? 50. 7500? 50? Chyba dobra inwestycja. Ile, dobra, zaraz później zobaczę, ile to jest w ogóle. A, i żeberka. 18 przypraw, czyli razem sobie kupię 26 przypraw, dobra. 26 przypraw. Tak właśnie można w taki sposób sobie jeść. Ja tak jem. Bo kupiłem 25. Tak, kupiłem 25. Zaraz kupię jeszcze raz. Ups, czekawka. 30 żeberek, dobra. I kupimy sobie jeszcze jeden. Tak? Chwila, ile to trzeba? No nie, jakie 26. Kupuję jeszcze 10. Kurde, już mi się kompletnie na wieczór porąbało. Dobra. 10, kurde, kasa. Okej, i wytwórz sobie, wytworzymy. No dobra. Dobra, żeberka. I co dają żeberka? 1500 i 1500 tego. No, chyba się opłacało. I to bardzo. Ponieważ tamto pyszne jedzenie daje tylko po 1000. To, że mam jedzenko, co to jest? To jest ciasto owocowe PS400. Zobaczmy, co to jest. PS. Tak, dodaję to żółte, widzicie? Daję temu żółtemu, ile tam 500 było. Fajnie. Przywraca tam tego troszeczkę tutaj. Może by sobie tego trochę więcej kupić, porobić wcześniej. Dobra, to sprzedajemy sobie troszeczkę. Także ciąg. Ja to czasami tak robię, chociaż nie wiem, wiecie co, mogłem sobie posprzedawać to kompletnie, wiecie, że w ten sposób na jakiś targ. Oczywiście wełnę zostawiam, wełna jest bardzo ważna. A to założę, to sobie założę, bo to będzie mi potrzebne. To nie chodzę, takie coś, czasami tylko. Ale bardzo rzadko. No dobra, taka mi kasa została. Idę sobie teraz tutaj do tamtego sklepu. Do Noc Bazaru idę teraz. Ale chwila, czy tu może przypadkiem nie jest jakiś... jakieś różdżka na 40? Nie, na 42. Na 42 też sobie kupię. Ale chcę najpierw na 40, bo z 34 różdżki, różdżka na 30, na 34 level, to raczej nie widzę tej przyszłości, żebym dociągnął to na 42 level. Chociaż widzicie, widzieliście, jak mi poszło, nie? Dosyć dobre różdżka, nie narzekałem. Zarządzanie. Nic, dobra, nic nie wystawiałem na razie. Także zobaczymy sobie teraz broń. Mac i level 40, nie, do 40 i jeszcze. Właśnie teraz możemy iść na nowe BB, będziemy więcej kasy dostawali. 34 tajemnicze, aha, dobrze. 40 level. Za 5k jest taka różdżka. Dobrze, sprawdźmy może za droższe różdżki. Doskonała, za 75, tu mamy... Ale czy mi się to opłaca kupować tą różdżkę, by zamienić ją na to? Bardzo mi się opłaca. Energia światła zwiększona 40. I PZ zwiększona... Aha, regeneracja PZ zwiększona 30. Koncentracja większa. Unikalność mniejsza, ale to nic. Także... chyba kupię tą różdżkę. Od Garry. Tak myślę. No dobra. O, ty.
skonała różdżka. Taka sama, chyba. Nie, na 37. Wpadka. Sorry. Już myślałem, wiesz, bym kupował prawie 45, bym kupował. No dobra. Ja się chyba jeszcze namyślałem. Chyba pójdę coś posprzedawać i za chwilę tu wracam. No, namyśliłem się i jednak kupuję tą różdżkę od Darava. Nie wiem, jak to się czyta. Jak ją się czyta? Sprzedawczynia? Czy to sprzedawczy? Sprzedawce. Chyba bardziej mi się opłaca tutaj tą różdżkę niż tą. Chwila. No dobra, kupimy tą różdżkę. Dobra. I może tu przyjdziemy z powrotem po tą różdżkę, by sobie ją przerobić. Oczywiście moje kupno nie byłoby zwrotne, ponieważ teraz sobie zobaczę, ile kosztuje różdżka na 34 dla maga i po ile chodzisz, bym miał jakąś... Aha, czyli w ogóle prawie nie ma tych różdżek. Tajemnicza jest za 100. Ja mam wiekową plus 3. Tajemnicza. Nie wiem po ile chodzi, strasznie jest tym niezainteresowaniem. No, także... Poza zmieniam kategorię, to słabo. Także chyba wystawię ją za coś podobne cenie. Dajmy teraz tą różdżkę, wystawię. Wystawimy ją w tej cenie. Także wystawiłem i pewnie wrzuciłem za chwilę ten film. Za chwilę wrzucę ten film na YouTube. I jeżeli chcecie być pierwszym, który to kupi, to szybko biegnijcie i kupujcie mój przedmiot. Uahaha. Dobra, dobra, wyrozum. Tak, założę sobie teraz tą nową różdżkę. I pójdę coś może jeszcze albo sprzedać. I coś tutaj. Może kupię i może mi wyskoczy lepsza. Zobaczymy. Dobra, teraz trochę się poszwędam i zaraz wracam. Dobra, już to trochę przemyśliłem i właśnie kupię coś dzisiaj z Noc Marketu. Dobra, otwieram teraz okno Noc Marketu. Jeżeli wam się nie wyświetla to, co tutaj się pokazało w Noc Markecie, to jest wina Flapsa, nie moja, ponieważ nie nagrywa on zrzutów jakby ekranu lub stron internetowych. To jest coś taki, wiecie, bóg jakby. No dobra, no to mamy teraz tutaj tak... właśnie nie wiem, czy wy to widzicie. Ale ja sobie chyba kupię Anski, które są teraz bardzo opłacalne. Kupię je sobie z P10, nie wiem. Właśnie, dobra, kupię sobie te Anski. Okej. Okay. Teraz powiem, dzięki komu mogę kupić sobie te Anski, pozwolić sobie, by kupić Anski. Anski mogę właśnie sobie kupić, czyli te Acelony, całe, które się teraz opłacają. Mogę sobie kupić dzięki użytkownikowi Sonic Variant Fan Club, który wszedł mój link i wbił 30 level na swojej nowej postaci. On zaczynał grę dopiero w nocnej, więc wziął i wbił sobie, wszedł na mój link, który podawałem na początku gry. Teraz pewnie też podam w tym odcinku. I po prostu jak wejdzie się w ten link, to tam można... Tutaj macie, widzicie, zaproś przyjaciół i zdobyć noc dolary. Ja dzięki niemu zdobyłem 30 noc dolarów. No, oczywiście mam 35 czy 34, jakoś tak teraz miałem. No i mogą sobie coś zafundować. Także teraz ci dziękuję. Już przedtem ci dziękowałem, ale teraz na wizji ci dziękuję. Tak. Także możecie nawet prosić swoich kolegów, by na przykład by kumpę, powiedzmy, wziął i do 30 levela wbił i zrobił CP 30. Opłaca się, na serio. Nawet nie, wy sami nie możecie tego robić, niestety. Bo może to się wiązać z banem permanentnym. Wow. No lepiej poprosić, nie wiem, kumpla, kuzyna albo jakiegoś gościa, który kuzynkę i koleżankę także, oczywiście. Żeby nie było jakiegoś tego nieporozumienia. Możecie po prostu ich poprosić, żeby wbili ten swój level. Będziecie bardzo szczęśliwi. Pokazać tą grę na przykład. No. Ja mam teraz 5 ancek i nie wiem szczerze, czy sprzedać je.
naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy je sprzedać, ale sprzedam je. Tak, sprzedam. Dobra, magiczna różdżka. Chyba je sprzedam. Tak jeszcze się waham. Nie, jednak ich nie sprzedam, ponieważ po pierwsze rozmyślałem sobie troszeczkę to, co trwało bardzo krótko. Już tłumaczę dlaczego, ponieważ zostawię sobie te anski, gdy będę musiał wbijać powiedzmy profesję na Holy Maga, czyli na tego SP2, który potrzebuje 35 profesji, o tego Holy Maga mi chodzi, 35 profesji i tam się ciężko dosyć wbija 35 profesję, oczywiście nie ciężko, ale bez ancek to dosyć długo idzie, dlatego zaoszczędzę sobie te anski, niech one sobie tam zostaną, żeby sobie mogło wbić 35 profesję. I już wam mówię dlaczego ich nie sprzedam, ponieważ gdy znajdzie mnie ochota, żebym sobie wbijał 35 profesję, to wtedy pokaże się tak coś, że po prostu nie będzie mi się chciało wbijać, bo nie mam ancek. Ancki będą, powiedzmy, później już będą bardzo drogie i nie będzie mi się opłacało w ogóle już, nie będzie mi się ta, jakby ta transakcja, którą wcześniej wykonałem, nie będzie mi się opłacała w ogóle. Kupiłem sobie anski, które tam, no z dolary nieważne, za darmo, ale sprzedałem anski, które nie wiem, za 240 na przykład, a później kupiłem za 300. Dlatego zostawię sobie te anski, niech sobie tam są. Może jeżeli tam za, nie wiem, za parę miesięcy, dni, lata, nie wiem, zanim wbiję ten level upragniony, może się zdarzyć wtedy, że po prostu anski spadną. To oczywiście moja poprzednia tendencja wtedy nie będzie jakoś taka dla mnie super, ale będę mógł wtedy kupić sobie więcej ancek. A nic nie straciłem, ponieważ jakbym teraz, powiedzmy, nie wiem, skądś zdobył 1k i kupił sobie na zaś ancki, bo teraz są drogie i bym pomyślał sobie, że są później droższe. Trochę się, nie wiem, możecie tego nie zrozumieć. Gadam tak bez sensu, że tutaj, żeby trochę ten odcinek zleciał, bo strasznie krótki był. No. Znaczy, kupiłem sobie anski, sobie zostawię. No, tutaj sobie przerobiłem dzisiaj sobie niektóre rzeczy tutaj ładnie. Tak podsumowując, powiedziałem wam, co to jest to SP całe. Właśnie, może wam pokażę ten, przecież jak się nazywa ta cała ładowarka SP. Pokażę wam, jak ona wygląda i którą najlepiej sobie kupić, żeby sobie ten doładować to SP. Oczywiście ja później będę też tak kupował, już wam pokazuję. Ładowarka SP. Chyba źle wpisałem. SP sobie wpiszę. Chyba nie, dokładnie się, no. Ładowarka. No co jest? Ładowarka. PS może się nazywa. Ładowarka SP. Jakoś nie mogę tego znaleźć, lub tego nie sprzedałem już. Ale to kiedyś się nazywało chyba ładowarka SP. Teraz nie jestem pewien. Odnalazłem to. To się nazywa średni eliksir. Średni specjalny eliksir. To wam właśnie polecam. Dodaje on 70. Zwiększa PS o 70 tysięcy. Oczywiście tych dodatkowych, żeby nie pomyślił z tym żółtym chyba. Nie jestem pewien, ale chyba tak to jest właśnie. To wam polecam wam to, sobie kupujcie i ładujcie sobie to. Ten średni pasek, ten fioletowy. No. Dobra, wychodzę sobie z tego. I tak sądzę, że to chyba koniec tego odcinka, który musiałem trochę rozciągnąć, pozanudzać was troszeczkę. No. Także komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie. Róbcie wszystko dla mnie. Nie, dobra. Tak szczerze to naprawdę komentujcie, oceniajcie. Komentowanie właśnie jest bardzo ważne, tak? Że będę wiedział sobie, co robię źle, co robię dobrze. Kurde, miałem się pożegnać, a zaczynam nowy jakiś prolog, nie? Dobra, serio tak to... Tak, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie mój kanał. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Nostale.
Także cześć i czołem, kluski z Rosołem. Do zobaczenia, no style. Cześć.